Tak to wygląda na tą chwilę. Tutaj mam już profil dopasowany. To jest profil zamknięty 80x80. Ścianka 10. Albo 8. Zaraz to sprawdzę, bo nawet nie mierzyłem. Dobrze, mówiłem 10. I teraz tak, wyciąłem takie skosy, tak jak widać. Tu to ładnie obspawam wszystko, że będzie to tak jakby w całości. I z tej strony tak samo zrobię. Tu już mam wycięte. Tak to wygląda. To jeszcze ograduję, dopasuję tutaj skosy, podocinam i zaraz zabieram się za spawanie. Chodzi mi głównie o to, żeby to ładnie wzmocnić po całości. No i tutaj, żeby to wzmocnić. Bo tu pękało i tutaj pękało. Także biorę się za docinanie i spawanie. Chciałem w ogóle to zrobić, myślałem, że w całości to zrobić aż tutaj do zaczepu, ale tu jest mocowanie stopki, musimy to odcinać, przerabiać. Także trochę sobie to ułatwiłem, zostawiam do tego miejsca. Mam nadzieję, że tutaj dalej się już nic nie będzie działo z tym zaczepem. To już tu mam prawie pospawane wszystko. Tu poprawiłem te takie spawy, co były byle jakie. Oszlifowałem, pospawałem od nowa. Teraz tutaj muszę, mam taką tarczę na szlifierkę. Ładnie te wszystkie odpryski poszlifuję i będę to już przygotowywał do malowania. Tak to wyszło ostatecznie. Jeszcze to później pokażę po malowaniu, jak to wygląda. Tu miałem spawać to miejscowo, tu w trzech miejscach, ale postanowiłem jednak, że pospawam po całości. No i nie chciałem kłaść też spoiny w ciągłości na jeden raz, tylko stopniowo, że pospawałem tu nie z drugiej strony ostygło i teraz tutaj, żeby mi się to za mocno nie powyginało wszystko. Dobra, i teraz co? Obczyszczę to i malowanie. I zaczep gotowy. I tak to wyszło ostatecznie. Już zabieramy to i montujemy na zadarkę. Nie, już się ten, nie klei to. Możemy zabierać. Tu trzeba jeszcze napawać. Zobacz. Tamte od tej strony też napawałem, nie? Aha. Tu po rancie, nie? No. Bo tamte też były. I tu przez środek można zrobić jeszcze tak. Ale to jedną taką, czy tak grubą? Dwie, takie dwie obok siebie tutaj, nie? I od tej strony, nie? No tu przez środek nie, tylko te. No. No i tu mamy napawane. Tylko jeszcze z tej strony damy. Ja byłem na zakupach te węże dorobić do sadzarki. To chłopaki w międzyczasie zamontowali bronę. Musimy odkręcić te wzborniki, bo tutaj przychodzą zbiorniki na zaprawę i będzie nam przeszkadzało, dlatego je odkręcamy, te wzborniki. Zaczep już zamontowany, wszystko złożone. Jeszcze tylko muszę ten wałek zrobić, sprzęgło założyć do wałka i będzie gotowe. No i jeszcze radliczki te zakładamy, co tam napawuje. Już zbliżamy się ku końcowi, no jeszcze trochę jest do porobienia i będzie zaraz koniec. Rozłożył się tutaj tym opryskiwaczem i nie mamy przejazdu.
potrzebuję zabrać 72,20 pod warsztat i nie mam jak go zabrać teraz, bo opryskiwacz rozłożony jest. Ale upaćkany w błocie. Kurwa, co to jest podjęte? Jak to jest możliwe? Ty, a co on taki? Wleje się tu z węża. Ale spójrz na to, patrz. Tak było, to jest oryginalnie. Niemożliwe, kurwa. Zapierdala tam olej. Dlatego puściłem. A to nie było luźne może? No nie, no nie, kurwa. No nie mogę pójść, bo pierdolnie na ten. A zresztą teraz nie mogę hydrauliki, chyba że zgaszę. To nie jest, to jest kurwa pogięte, bo to zresztą no, chyba luźno po tym chodzić, kurwa, to jest tutaj dobać. Ale o co to by mogło być, kurwa? Może jakaś kolizja tam do góry? Nie, no raczej trzeba podnieść, zobaczyć, bo tu gdzieś się opiera, tak? A, tu masz te blokady jakieś. Czy co tutaj zachodzi? Tak, blokady tu zachodzą, tu są jakieś blokady. To tu się zapierają. Ale czy by to się wygięło? No to niemożliwe. A to by chyba... może gdzieś... A jest wygięte, bo farba pękła, to jest oczywiście. Tak, jest, podniosę to, kurwa, na samym górze. Ja muszę wejść na górę tam, zobaczyć. Leci mocno, no. Albo się poluzowało. To niemożliwe, żeby to się zgięło, bo i o co? Dlaczego tak? Co tam, od czego to? Nie wiem. No to musiało być krzywe chyba, nie widzieliśmy tego, no bo tu nie ma możliwości, żeby zaczepić o coś. Trzeba tam zobaczyć, może się poluzowało tylko z łączka. A to muszę go złożyć. No to złóż go tutaj, no. Trzymaj się, bo ja muszę teraz tak, dać do przodu. Dobra, to sobie siądę tutaj. Musi go złożyć i zobaczymy, czy tam się nie poluzowała ta złączka. To niemożliwe, żeby to się skrzywiło. Jak? Teraz muszę dać do przodu. Tam słup. Tutaj akurat drzewa. I teraz będzie składał. Jedna strona, druga. Znowu do przodu, bo jest... Kurczę. To na podwórku ciężko jest rozłożyć 36 metrów. Dobra, i teraz te ramiona. Teraz opuści belkę na tych się oprze i tam te haki zabezpieczyły, które mówiłem. A, to jest pewnie po to te haki są, że jak go opuścimy, to żeby nie wisiał na siłowniku, tylko to jest taka blokada chyba, żeby to wisiało sobie na ramionach bez siłownika. A czemu to by było skrzywione? Nie mam pojęcia, to jest aż niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby to się jakoś skrzywiło. Tu jest wyżej, wszystko jest wyżej, a tu jest tutaj niżej to. Tu jest zbiornik. No to nie ma możliwości. To musiało tak być. Fabrycznie. I tu leci olej i co?
kurwa, to jest tak nie można, źle jest na raty, kurwa, bo to można coś zajebać. Będzie nastawiane. Daj mi 22, to zobaczę jak tu jestem. Czy to jest luźne? Może... Ale to mi bardziej z góry leciało. Bardziej z góry tutaj leciało. A, i to jest od tych. Główne podnoszenie, od tych siłowników. Tu jest trójnik. Są akumulatory. No. Luźne jest, ale to mi się wydaje, że tutaj leciało to z góry. I też tak mi się wydawało, że to leciało z góry. Tu. Chyba, że jest pod tym poluzowane, wiesz? Dać ci nóż? A można zdjąć blombę? No ale kurwa, co przyjadą i to dokręcą? To daj nóż, to... Ty dzwonić, żeby przyjechali, dokręcili. Możliwe, że tu jest luźny przewód, ciekawe. I tak nie założę klucze. Albo kolanko jest uszkodzone. Dobra, weź ten! Albo ten jest uszkodzony, kolda, ja to skrobię ten... Tą gumkę. Co? Tam na stole masz węża i trzeba podobną długość takiego przedawać. Dobra. Będziemy odrysowywać najpierw te dwie blachy do... Jednego trzeba, a czy... No tak trzeba zrobić, bo jest blacha, nie? I ta blacha ma wystarczyć na te blachy do kombajnu i będzie odpad, nie? No to odpad będzie chyba po długości, nie? No nie wiem, ale nawet nie mogę tego skrobaka znaleźć, niby ty wziąłeś i gdzieś zniknie. Jest na stole tam, tym zielonym niskim. Zaraz przyjdę, tylko to ten, odizoluję. Nie wiem czemu, ale teraz taka moda jest, że wszędzie dają te termokurczliwe opaski na te złącza hydrauliczne. Nie wiem czemu. W MKN-ie tak mieliśmy, to tu się zrobiła taka korozja pod tą termokurczliwą, że to nie szło tego później odkręcić, nie? Tam się wszystko gromadziło. A czy tutaj... Trzeba zapalić i zobaczymy, czy będzie dalej ciekło. Michał! Weź do góry troszkę go, żeby tylko unieść, zobaczymy czy leci, ale belki nie rozkładaj. Gdzie tu stanąć, żeby mnie nie zgniotło? Dobra! Przewód na zakuciu cieknie. Przewód na zakuciu cieknie. Tu zobacz. Kapie na tym, bo jest dokręcony po prostu na słabo zakuty. No to już kurwa i to pewnie długi jest aż do końca. Ty, ale nie wiem czemu oni tu go zobacz jeszcze łączyli, nie jest długi, bo tu jest łączka. Tu jest taki kawałek dany, wiesz? Może przewidzieli, że będzie leciało i dali złączkę, żeby nie trzeba było całego wymieniać. Ale on w ogóle jest taki jakby, kurde, był z innej parafii, ani nie doczepiony tam. Ta on tu się nawet kręci na tym, zobacz, luźny jest. Na zakuciu cieknie. No, ale oni mają przyjechać, żeby jeszcze te tłoczki powymieniać. To co, nie ruszamy tego? Na razie nie. No nie, tłoczki powymieniać muszą, bo przecież to jest, ja tego nie będę grzebał się z tym. Nie mam czasu na takie rzeczy. Nie, to wszystko jest poskręcane. Tutaj też. Jak nie widać na zakuciu, dobra. Diagnoza zrobiona. Dobra, teraz biorę. Schodzę stąd.
Tak to z góry wygląda. Raptor i Korszler. Teraz bierzemy Raptora do sadzarki jednak, bo on ma tą nawigację Trimble z RTK. A do opryskiwacza zaczepimy 7220 Pro. Tylko tam muszę dołożyć instalację Izobusa, bo nie ma. Kurczę, że jak remontowałem, bo nie pomyślałem od razu o tym, żeby tą instalację zamontować. Ale to się dołoży i dodatkowo jeszcze muszę dołożyć do niego Power Beyond, żeby opryskiwacz pracował w LS-ie. Dlatego muszę go wziąć pod warsztat i zaraz się za to zabiorę. Podjeżdżam pod warsztat. Jeszcze przed chwilą przyszedł kierowca, sadzeniaki przywieźli, zaraz będziemy rozładowywali. Tutaj on ma troszkę mniej koni, bo tu w tym ciągniku mamy 209 koni. Tam jest 240, tu jest 209. No ale jakoś tam będzie pryskał, przecież nie będzie musiał tak szybko najwyżej jeździć. A do sadzarki nam jest potrzeba, żeby było więcej, to weźmiemy Raptora. Bo w 40 miałbym za dużo roboty, żeby zrobić ją do sadzarki. Musiałbym tak, założyć instalację do nawigacji, a żeby założyć, to musiałbym zdjąć z 50. Skrętne koła ma z tyłu. Musiałbym zdjąć z 50 tą instalację. Odjechać. Nie ma tej poprzeczki, trzeba byłoby założyć. I tam mam wałek, nie taki na cewkach, tylko jest na dźwignię. I wiadomo, przy pracy z broną to dużo razy nieraz trzeba bronę włączać i wyłączać, bo jak w sprzęgło zadziała, trzeba bronę wyłączyć, włączyć. Także to będzie wygodniej nam pracować na takim wałku. A tam jest ta dźwignia i trzeba by to mechaniczną dźwignią włączać i wyłączać. Dlatego decyzja padła, że 7240 nie pójdzie, tylko weźmiemy Raptora od opryskiwacza, a tego weźmiemy do opryskiwacza. Tylko muszę go przezbroić właśnie w ten Izobusa i wyjść z LS-em, czyli Power Beyond trzeba zrobić, żeby wyjść na LS. To wszystko zaraz pokażę, jak ja to robię. Tu sobie stanę tyłem pod warsztat, nie będziemy wjeżdżać, bo będę musiał jeszcze, jak zajmiemy koło, to umyjemy ładnie tam, gdzie będziemy rozbierali, bo wiadomo, hydraulika nie lubi strasznie brudu i trzeba uważać na to, żeby nic tam nie wpadło do środka, jak robimy jakiś kamyczek, piasek, to jest później, się dzieją później cuda. Prawą będziemy rozbierali, to tak go postawię. No wiem, że są z trójki, ale to nie mamy trójki. No to dwie wyjdą tak. No bo tu jedna jeszcze wyjdzie, czy dwie wyjdą? Dwie wyjdą, dwie, tak? No bo 37, no to mówię, no to 40 nawet byśmy zabrali, nie? Tak, no to wyjdą dwie, a ta część jest do cięcia. No, no tylko, żeby miał jakiś tego skrobany. Znalazłeś go? No. Ale to jak tylko tyle. No jest tyle, to musimy go po prostu zrobić na razie jednego albo z kartonu, albo z tu, bo on jest ten, gdzieś taki pewnie był, wiesz o co chodzi? O. Bym musiał tu odrysować i go przełożyć. Chociaż nie, jest inny, bo jest tu jedna. No nie ma takiego niewytartego, nie wiem jaki on jest. Zaraz z kartonu wymierzymy i się przyłoży, nie? Daj kawałek kartonu i wtedy będzie wiadomo. Sadzeniaki przyjechały. Ale na paletach bez. Nie wiem, nie otworzył jeszcze? Jeszcze nie. Nie popisuj się! Nie, 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 nie.
skrobaki tu przychodzą. Tak, o, dobrze wycięliśmy. Krzywo jest. Jest pochylona. Tamta brona była w poziomie, a ta jest pochylona. To jak patrzy na tutaj na to, to jest to samo jak w tamtej. No tak. Ten koziołek, nie? To jest przodu, tak. A tam było na tych dolnych? Tam są tylko jedno. Ty, a dajmy to na górne. No, pytałem się, czy... A, tak, bo jak... Nie, zmieni, bo będą... Troszkę odejdzie, nie? Tak, tak, myślałem, ale teraz jak patrzę, to, to jednak to zmieni, jak damy na górne. Bo ją oddali. Ale czekaj, ale jak wisi sobie na siłowniku, to co, spadnie nam? No nie wisi na siłowniku, na paśmie. Ale siłownik jest założony też, to jak się tak skończy zakres, to zawiśnie, nie? To paleciakiem podjechać by trzeba było z paletą i... Nie, tak. Bo jak damy na to, to nam... Ale znowu ty! Nie wiem, czy coś tu da, bo te otwory są trochę wysunięte też i w tamtą stronę. Ale jak nie spróbujemy, to nie wiem, to... Nie, bo tak nie może być, bo widzisz, ona nie, tamta była fajnie w poziomie, a ta jest... skręcona. To samo mówisz? Góra to samo jest, nie? No to samo, tylko tyle, że tam jest... Ale tu... założony otwór, siłownik, a nie tu. No tak, ale to jest w sumie siłownik to do podnoszenia, nie? A ten równoległy obok musi być, bo tu jest jedno ramię i tutaj dwa na dole. I tu mamy, mierząc od tego, poprzego mierząc, no tak, to jest 19 do środka stworznia. I ona była na dolnej założona, nie? Tak. I 13. No zobaczymy tam jeszcze. Widzisz, jest... Nie ma dużej różnicy, centymetr jest, tu jest 17,5. Ty, a na dolny nie da rady tego na dolny założyć? Przełóżmy najpierw to może, co? Pojechaj na barku i pasem wykręcaną bramę, bo jest. Nie, no tu złapać pasem i zeramę, żeby ją tylko... Żeby się zluzowało. Napina na to. O, dobra. Jeszcze raz. Tak przytrzymaj, żebym ja mógł wyjąć go. Ale byśmy teraz na sam dół. Co? No dobra, daj do góry. Jeszcze trochę do siebie. Jeszcze do góry. Dobra, do góry jeszcze. Dobra. Czekaj, może od mojej strony zobaczymy. Czekaj, muszę zobaczyć, jak to jest. W sumie by było. Te stworzeń. No unieś troszkę do góry to. Spornik, spornik. Tu, tu. O. No dobra. Zawleczka. Dobra. No jeszcze, jeszcze. Nie wiem, czy nie trzeba będzie też tu przełożyć. W ogóle ją daj do góry, zobaczymy tak jakbyśmy siłownikiem, czy się w ogóle będzie zmieniał kąt. Żeby te otwory były nad tym, tu.
No dłużej by jeszcze jedne, to wtedy by to dało, nie? Ale jak my przesuniemy tu, to jest tak po łuku i praktycznie się zmieni, wiesz. Może się nie zmienić, nie? Może, no ale może trochę troszkę, popnąć. Troszkę może ją popchnie, nie? Ale ty tak nisko nie opuścisz, nie? Bo jest masz luź, to jednego męża kręcam. Mogę ładowarkę? A do czego? Ziemniorów? Bo mówi, że planteka, kaput. Zaraz, tylko sprawdzimy jeszcze jedną rzecz. Dobra. Zmienia się kąt. Trzeba dać na górne. Bo teraz się zrobił taki kąt. Teraz się zrobił kąt, wiesz, że jest tamto sobie poprawa, nie? A te są, nie są... To nie jest równoległe do tego, nie? Jak się da do tego, to będzie wtedy... Jak ja puszczę na dół i trochę na pasie podniosę, to wtedy wybijecie słownie? Tak jak teraz byśmy mogli wybić, tylko że musisz ładowarkę mu oddać na razie, bo musisz ziemniaki zdjąć. A z drugiej strony nie odplantekuję, bo plan mówi, że plantaka kaput i... No pojedzie paleciaka tam stoi. A ma na paletach, czy? Paleciaka mogę mu korzystać. Jak potrzebna, to niech otwiera plantekę z tamtą stronę. Plantaka kaput! Nie słyszałeś, co mówię. Zabrał Rosja nam ładowarkę, bo... Kierowca plandeki z drugiej strony nie otworzy. Podobno nie da się otwierać z drugiej strony. Rzadko się zdarza, żeby kierowca chciał z dwóch stron otwierać. I musi zabrać z tej strony ładowarkę. Wózkiem zabrał co mógł. Tak, a papiery? Co papiery? Trzeba ten, nie? Trzeba mać tak przekazować. Dobra, widzę, że coś poprawi się, bo trzeba ją trochę pchnąć do przodu. Ale trzeba pchnąć i pchnąć ją trzeba. Tak? Trzeba ją pchnąć, bo jednak pomogło to. Albo naciągnąć. Ta strona ucieka, no jak wtedy jest. Tak. Tak teraz by weszło, no. No. Jeszcze. No i teraz bijesz. Aż. Kolejna próba. Przełożyliśmy stożnie mocujące na dole. Zobaczymy, jak się zachowuje. Daj do góry! Będzie dobrze! Na dół! Dobra! Tak jak mówiłem, 72-20 idzie do opryskiwacza na czas sadzenia, bo bierzemy Raptora do sadzarki. Muszę tutaj zamontować wyjście LS, żeby opryskiwacz mógł pracować w układzie LS. Także to, ściągam tą pokrywę i mam tutaj drugą, już przerobioną pokrywę. To po przerobieniu to się już nazywa Power Bay On. Jakoś tak. Na czym to polega? To jak widać, ta pokrywa jest taka sama jak ta, z tym, że oryginalnie tutaj jest zaślepiony otwór i tu jest zaślepiony otwór.
Polega to na tym, że tak, tu jest kanał ciśnieniowy, a tu jest kanał sterujący sygnałem LS, a od góry zrobimy powrót, bo te dwa kanały, ten i ten, są to powroty i tu była zaślepka i te dwa kanały są, tak jak widać, połączone ze sobą. Także my zrobimy powrót tutaj od góry. Troszkę tutaj jest niewygodnie, żeby to zrobić, bo tu mamy bardzo mało miejsca, żeby się wpiąć. Ja tutaj to zrobiłem na gwint 18 razy 1,5. Udało mi się przewiercić, tak żeby tu jeszcze się zmieścił o-ring. Trochę mi się to nie podoba, bo powinien być tutaj troszkę większy przekrój moim zdaniem. Ale na większy przekrój sobie nie mogę pozwolić. Trzeba by tak naprawdę dorobić całą tą obudowę, żeby po prostu wyjść sobie wtedy tutaj na przykład z boku, grubszą obudowę wyjść z boku, czy jakoś w ten sposób. Ja to zrobiłem tak, mam nadzieję, że będzie jakoś to chodziło, z tym, że jeszcze chcę znaleźć słoncze grodziowe, żeby mieć, bo tu mam 18 razy 1,5 z jednej, 18 razy 1,5 z drugiej, a znaleźć takie złącze, żeby było tutaj 18, a tu żeby było na przykład już 22 razy 1,5 i już wężem 16 wychodzić do szybko złączy, a szybko złączki będą tu zamontowane, tak jak widać. Sygnałowy, zasilanie, powrót czy odwrotnie, to jeszcze muszę sprawdzić. I tak tu je sobie zamocuję, puszczę przewody. Przewody mam już w sumie kupione, tylko muszę dopasować, dociąć i później dać do zakucia. Zaraz to pokażę. Z tym, że tu jeszcze muszę poprawić to, bo to też jest wszystko namocowane w kątowniku na grodziowych złączkach. Z tym, że muszę przesunąć ten otwór troszkę w tamtą stronę, bo z boku jest ścianka i nie mogę założyć nakrętki. Dopiero jak zacząłem wiercić, to mi się to tak naprawdę przypomniało, że może być za blisko, mogłem trochę to przesunąć. Tak, bo tutaj nie ma tam kątownika, a tutaj jest, bo to się trzyma, tak dołożyłem to, bo to było wcześniej tak zrobione, hydraulika, a teraz tu dokładam, żeby to wszystko fajnie tak było zgrane razem, to dołożyłem tutaj to i wychodzę przewodami, tutaj przydam kolanka, jakoś tutaj je umieszczę i do tego zaworu, który zamontuję, znaczy zaworu, przystawka to można powiedzieć, bo tu jest tylko pięcie się w układ. Odkręcę, to zaraz wam pokażę, jakaś jeszcze różnica między tą pokrywą a tą tak naprawdę. Dobra, odkręciłem, teraz tą pokrywę ściągam. No i tak wygląda ta pokrywa. Tutaj dwa powroty, jeden, drugi, zasilanie i sygnałowy LS. Teraz porównamy ją z tą pokrywą, którą przerobiłem. Tu ją położymy. A tą mam w imadle. O, i wygląda to tak. Do porównania. Tu mam zrobiony otwór i mam zrobiony tutaj otwór. Tam tego nie było. Jedyne, co mnie tutaj martwi, no, że tak jak mówiłem, że nie mogę to zrobić trochę grubszego przekroju. I tu jest tak na krawędzi, będzie uszczelnione. Ale to jeszcze wkręcę na klej do gwintów uszczelniający dla pewności tą złączkę raczej. A tutaj tą sygnałową, tutaj zrobiłem 12 razy 1,5. Ładnie się wkręca, wyjście jest na 14 razy 1,5. Z drugiej strony powinno być dobrze, podkładka metalowo-gumowa. Tu też mi się wydaje, że ta podkładka metalowo-gumowa powinna ładnie doszczelnić, to ładnie wyczyściłem farby i mam nadzieję, że będzie to działało. Także zakładam nowe o-ringi tutaj, montuję tą pokrywę, a tu od góry było zaślepione, ja tu wykręciłem zaślepkę, mam taki kruciec dokupiony. Gdzie ja go mam? Tu. Tu jest kruciec, a tu jest kruciec jest tutaj. Dobra, i on tu ładnie pasuje. Tu są gwinty UNF, a tu wychodzimy na ORFS-a, połączenie płaskie z o-ringiem i tu będzie podłączony powrót oleju.
ten sposób. To wszystko mam pokupowane na razie tak bez zakuwania, bo poskładam, podocinam sobie przewody, węże na odpowiednią długość i dopiero dam do zakucia, żeby dopasować idealnie przewody. Także zabieram się za robotę. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam. Efekt końcowy będzie już w następnym filmie pokazany, jak to działa po złożeniu. I tak to wygląda ostatecznie. Tutaj jest bardzo mało miejsca, tak jak mówiłem wcześniej, żeby to skręcić. Dobrze, że są dłuższe szpilki. Także tutaj podłożyłem te podkładki i pozwoliło mi to skręcić. Mam nadzieję, że będzie trzymało. I tu mamy powrót. Tu przyjdzie kolanko na zasilanie i kolanko sygnałowe do szybkozłączek.